Elo, elo. 5-2-0. Witamy Was w finałowej misji gry Overcook. Jesz ile chcesz, gramy w Overcook 2 kariera. O, kariera, tryb fabularny. Aktualnie znajdujemy się, proszę Państwa, w misji finałowej. Jest to ostatnia misja tego trybu fabularnego Overcook 2. Mamy tutaj do zdobycia na 3 gwiazdki 1500 punktów. Mam nadzieję, że nam pójdzie sprawnie. Zmienimy sobie jeszcze szybko kucharzy i zaczynamy kolejną przygodę. Tylko tym razem finałowa misja. Będziemy ratować tutaj cebulowe królestwo przed atakiem drożdżo zombie. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Jak nastawienie? Bardzo dobrze. No i gitara. Ogólnie mamy tutaj bardzo dużo punktów do zdobycia. 1500, no ale tu też nie ma co się dziwić, jak to jest w końcu misja finałowa. No i jedziemy z tematem. Wcześniej to powiem Ci, że był dramat. Mhm. Dobrze, że to powtórzyliśmy. Ogólnie robimy też, widzowie, drugie podejście, bo szło nam nawet całkiem, ale powiem Wam, że nie byłem jakoś zadowolony z naszej gry. Kucharze, słyszycie mnie? Drożdże zombie wdzierają się przez wrota. Potrzebujemy Was, natychmiast. Wracajcie do zamku, przyjaciele, szybko! Musimy używać tutaj dużo tej gaśnicy, pamiętaj o niej. To musi być łatwo dostępne miejsce. Ona leży cały czas prawie w jednym miejscu. W samą porę. Wygląda na to, że drożdże zombie chcą przejąć zamek. Będziecie musieli dolać oliwy do ognia i napełnić ich puste żołądki daniami na gorąco. Macie wszystko, co trzeba. Umiejętności, przepisy i niesamowitą zdolność współpracy. Pokażcie im, na co was stać. Pod sztandarem cebulowego królestwa. Wojna na żarcie. No i startujemy. Będziemy tutaj gotować wszystkie dania, jakie nam udało się zrobić do chwili obecnej. Dobra, pierwsze. Drugie. Tylko trzeba poczekać, żeby to przyjechało. W końcu, nie? Masz. Ogórek. Pomidor. I kapusta. Drzwi. Okej. Okay. Talerz weź. Tak, talerze się bierze cały czas po każdym wydaniu. I się myje na bieżąco. Sama krewetka idzie tam, tak? Tak. Dobra, to ja Dobra. Robię te drugie. Dobra. I tam idzie jeszcze ogórek, nie? Tak. Gdzie jest ogórek? Tutaj jest. Dobra. I każdy powinien mieć swoją deskę do krojenia. Czekaj. Pstryczek. No, połóż. Wydaj to, wydaj, idź. Sama ryba? Dlaczego tak. Idziemy nierówno? No ja już zrobiłam samą krewetkę, też. Ściągnij sól. Zrobiłam już ją, więc... Aha. Gdzie jest moja sól? No jestem na górze. Ściągnęłam ci ją. Open door. Dobra, idę. Otwarte. Czekam na talerz nawet, bo to szkoda gotować. No. No co, zrespi się w końcu on? No patrz. Ugaś mi to, bo mnie szlak trafi. Dobra. Idę ci tam kroić rybę. Do tego idzie sól. Już idę ją nastawić. I co tam jest? Iglon. No to daj na talerz. I wydajesz. Jest. To się nie gotuje. Ty, to czekaj. Ja może w tym międzyczasie pójdę po talerze. Dobrze, idź. Nie pójdę, bo jest zablokowane. Otworzę ci ja, idź. Może zdążę? Zdążysz. Zdążyłam. Dobra, co tam jest następnego? Biorę z kurczakiem. Dobrze. Tylko czekam, żeby przyjechało. Tu jest. I kurczak, z kurczakiem to się zawsze dawało na olej. Tam na dół. Dobra. Mhm. Tu mam talerz. Se ugaszę to. Spieprzać mi z tym. Dobrze. Ten talerz jest twój? Nie. To możesz mi oddać. Jak ci oddam, jak mam żarcie gotowe? Dobrze. Idź. Nie wiem, po co ja ci to myję, jakbym mógł robić swoje już, no ale nie dobra. Nie wiem. Dobra, ziemniak. Ja to robię. Masz tu gotowe i ziemniaka i steka.
Aha, czyli to smażyć, tak? Tak, to jest tylko do smażenia, jest gotowe, pokrojone. Okej, to rób następne. Dobrze. I umyłam ci talerz. O, i połóż gdzieś go tak, żebym go Jest widział. tam na tym, na zlewie. Dobra, krewetka, gdzie jest krewetka? Tu i ryba. I to się smaży. Open Okej. door. Ej, odblokuj mnie. I drzwi mi otwórz. Dobrze, talerz umyj mi. No myję już. Masz. Daj. I co tu następnego będzie szło? Nie Nie wiadomo. wiadomo, stąd nic na razie. Zaraz będziesz mi musiał drzwi otworzyć. Otwieraj. Pierwsze. Drugie. Pamiętaj, gaśnica. Ser. Stek. Tak. Rzucisz mi tam? Tak. Masz. Dobra. Może na zapas pokroję. Podrzuć mi ser. Rzucić ci ser? Tak. Rzuć mi tu. Dzięki. Masz. Uwaga, talerze są? Nie, jest jeden. No to dupa. Otworzysz? No, Wezmę a gdzie jest talerze. pstryk? Tam, z lewej. Z lewej. To jest jeszcze gotowe do wydania. Weź to Dobrze, wydaj. wydam już. Pieprzone. Dobra. Ile robić ostatni? Dobra. Zaraz ci pomogę. Krój pomidora. Dobrze, a ty. Aha, steka Dobra, masz. już idź po bułkę lepiej, bo ja tu widzę, że szybszy jestem. Po bułkę idź. Dobra, skompletuję. Okej. Zdążyłam. Talerze myję. Dobra, pierwsze. Drugie. Aha, bo teraz to jest to, co będzie nam spadać. Tak. Dobrze, że talerz jest. Drugie. Pierwsze. Gdzieś tu były te Pytanie, gdzie tu steki. jest sól? Tu jest sól. Jest. Czyli tak, sól się gotuje, nie? Przyniosę ci tutaj bliżej. Weź tą sól. A ja postawię nam mięso. Dobra, co ja tu potrzebuję? Ej, talerze myj! Biorę się właśnie za nie. Placka se trzeba przygotować. Tak, bierz już sobie to pierwsze. Tu jest gotowa twoja sól. Dobrze. No co, to jest niegotowe, czy co? Nie rzuciłaś mi tego na No początku? przecież się smażyło przed No, chwilą. leżało na pieczarce ten stek. Byłam nawet przekonana, że to się pokazało, że jest już gotowe. No daj mi ten talerz, no bo mi szlak trafi, no. Masz, idę ci z tym. Zostaw mi to. Ja se Proszę. wydaję. Chcę iść. Kyrie eleison. Pierwsze. Drugie. Talerze tu ja se kładę, żeby mi nie zniknął. To ja drugie, tak? Tak. Gdzie jest marchewka? Tu jest marchewka. A gdzie się kroi? Tu. Tu się kroi, tak? Miesza to strasznie. Marchewka i ten. I to coś. Marchewkę się daje do. Tu, do miksera. A mąkę dasz mi? Tak, już ci idę po Gdzie tą ty? mąkę. Aha, tu jest mąka, to blisko. Dobra, rzuć mi do miksera i będzie gotowe. Dobrze. Talerze. Idę już z nimi. A ty co robisz w tym czasie? Czekam, żeby ci pościągać na przykład. Dobrze, to daj tam do na dół. Wiesz gdzie. Nie wiem. Masz tutaj. Masz tam, widzisz? Dobrze. Aha, tutaj, dobra. Daj mi miskę, to zaniosę ją od razu. Masz. Czy Ja ja. już się zabrałam za pizzę. Aha, czyli to już nie będzie szło. Nie, tyle. Okej. Nie wiem, po co ja to robiłem. Gotowe. Dobra, już lecę. Ściągaj to. Jezu, biegnę. Dobra. Gdzie ty z tymi? No, wyszedłem sobie, o co ci chodzi? No nic, się pytam Książkę tylko. piszesz. Z które robisz? Pierwsze już jest w piecu. Umyj talerz i wydaj. Drugie robię. No to rób już, ja ci się nawet nie wtryjam w to. Ja wydaję. Dobrze. Ser. Dobra, myję następne talerze. Dobra. No, idź, idź. Dobra, idzie nam o 100 kroć lepiej niż wcześniej.
No odsuń się, no. Ja mam talerz, ja to wydam. Weź, nie wiem. Umyłam. Następne. Następne. No, z drogi! Które robisz? Pierwsze. Dobrze. O, mam tam mąkę, to tylko jajko sobie dodam. Ekstra. No kurde, patrz, no nie wezmę tej mąki. No. Idziesz w którąś? No nie mogę mąki zabrać, cicho być. Pierwsze robię. Dobrze, to ja sobie zrobię drugie. A tutaj nic nie robisz? No, tu robię. Aha, okej. Co ja będę latać 10 razy? No na loterii nie wygrałam. To idzie na patelnię, tak? Tak. No, patrz. Dobra, trzecie robisz z czekoladą. Dobrze. Gdzie tu jest czekolada? Rzuciłabyś mi? Masz bliżej? Tak, już ci idę po nią. Masz. I mąkę. Mąkę tam masz. Gotowe masz. Wiem, widzę i biegnę po to sobie. No ale o to ja nie wiem. Ściągnąłem ci. Idę z tym na płytę. Aha, to nie da, bo to już jest gotowe, tak? Masz. Weź sobie to. Hajdź. Wydam ci to. Bo coś się zamotałeś. Mąkę jakbyś mi rzuciła tam na górę, byłbym ci wdzięczny. Na razie nie mam jak. Dobra, poradzę sobie. Ściągasz? Tak. Ja te pierwsze kończę. Rób drugie. Robię. Właśnie zaraz będzie... A talerze? Zaraz będzie skończone. Talerze na dole są też. Jakieś. Idę myć. Dobrze, a ja idę po właśnie talerz czysty jakiś. Masz. Mogę? Odsuń się. Masz. Dzięki. Tam na górze, na mikserze jest też gotowe. Dobrze, wydam ci to. Albo i nie. No patrz, jakie to jest kurwa głupie. Nawet dzisiaj nie śmiem wtryniać. Dawaj mi, wydam, bo się czas kończy. Dawaj. Co, tyle? Już tyle? Świetna robota, moi wspaniali kucharze. I dostaliśmy również trofeum. Drożdże zombie. Złoto. Po raz kolejny dzięki udanej współpracy ocaliliście nasze królestwo. Zaspokoiliście apetyt drożdżą zombie i ich wnętrza są teraz pełne puszystego ciasta. No i proszę państwa... Należą wam się ogromne podziękowania. Finał. The end. No i proszę państwa, ukończyliśmy główny wątek fabularny Overcook 2 rozgotowani. All you can eat. No, czyli jesz ile chcesz. Po raz kolejny gra została przez nas zdominowana. Nie wiem ile razy już przechodziliśmy dwójkę. Z 3 razy myślę, że na pewno. No i co? Co możemy wam teraz powiedzieć? Na pewno jak skończą się te reklamy tutaj twórców, odblokuje nam się nowy poziom, czyli będzie można zdobyć na 4 gwiazdki. Mów ty, co tak, to jest? To jest platyna. Będzie można próbować swoich sił w zdobywaniu platyny na każdym poziomie. To już będą nie 3, a 4 gwiazdki, 4 platynowa i tam no zazwyczaj naprawdę dużo jest punktów do zdobycia, więc to nie jest wcale takie proste. No ciężko. Następnie, proszę państwa, teoretycznie ukończyliśmy tryb fabularny, ale nie ukończyliśmy go jeszcze w 100%, bo zostały nam w tym momencie jeszcze do przejścia Keviny. Pamiętasz, ile ich tam będzie? Chyba 8. 8 albo 9 Kevinów będzie. 8. 8. No to jak 8, to 8. W każdym bądź razie, zanim sobie w ogóle przejdziemy do tych Kevinów, chcielibyśmy sobie już poza nagrywaniem porobić, no może ty powiedz z tymi kombosami, żeby nam się to odblokowało. Tak, żeby się te Keviny odblokowały, trzeba zrobić konkretnie jakieś tam kombo. I te kombo są różne, na przykład żeby w danej misji, w konkretnej misji wydawać po kolei dania, albo że ileś tam punktów trzeba uzyskać, albo żeby
No nie mieć żadnej straty, różne są te kombosy i tak naprawdę nigdzie w grze to nie jest zapisane, więc jeżeli coś nam się nie odblokowało, a na pewno nam się coś teraz nie odblokowało, to po prostu będziemy się posiłkować internetem, do której musimy się misji wrócić i co musimy zrobić. Wszystko tam jest zapisane, więc to jest proste, tylko trzeba wiedzieć co i gdzie zrobić. No tak, dokładnie. No i w zasadzie to właśnie zostały nam jeszcze te Keviny, my to tak zawsze nazywaliśmy misjami pobocznymi. Będziemy sobie oczywiście te Keviny rozgrywać, jeden Kevin na jeden odcinek, czyli jeszcze pewnie wyjdzie około 8 odcinków z tej gry, tak przypuszczam, a łącznie no to nie wiem, ponad 20 będzie. Dobra, pominiemy sobie już te napisy. No i pewnie założę się, że nam teraz pokaże się nowa gra plus właśnie z tymi 4 gwiazdkami, że będzie teraz można zrobić misję tak zwanie na platynową gwiazdkę, ale to jest cholernie trudne już. Jeszcze cebulka. Aha, jeszcze do cebuli trzeba podjechać. Nowy kucharz, mówiłam. No, taki fajny. Nie przełączaj go. Przełączyłaś? Nie. Samo zniknęło? Tak. Szkoda, że tak szybko. No i mamy również nowa gra plus. Nowe wyzwanie, teraz możesz zdobyć nawet 4 gwiazdki, ale nie będzie to proste. No, czyli to jest to, co wspominała Mariola wam wcześniej. No i co? Do tej cebuli jedziemy? Czy to nie ma sensu? Jedziemy. Ale czekaj, nie wchodź mi tam do niej, bo to chyba nie o to chodzi. Chyba, że jest jakiś wykrzyknik. O, jest. No to idziemy jednak. Sala tronowa. Czy tutaj wykrzyknik zawsze był? Ja też nie wiem, nie pamiętam no sobie. No nie, no nie jest. Tam jest wykrzyknik tylko wtedy, kiedy musimy tam pojechać. Nasi bohaterowie o wielkich sercach. Witajcie, witajcie. W cebulowym królestwie znów zapanował pokój. Wreszcie możecie cieszyć się wolnym czasem i przestrzenią, wędrując w różne zakątki naszej krainy. Kevin, co powiesz na odpoczynek z dobrą książką? Grrr. Nie, nie musisz się martwić. Chyba na jakiś czas zostanę przy romansach. Jeszcze zobaczę. Tyle. To już nic nie powie. No. Ale ja tutaj jeszcze im syf zrobię. Ej, patrz, ja nie mam nóg. Widzisz to? No nie, bo ty masz nogi ze spaghetti. Tak, porobimy im tu trochę. Dobra, chodź. No, już podnieciłaś się? Tak. No to git. Dobra, moi drodzy, będziemy sobie kończyć powoli ten odcinek. Tak jak wcześniej wam wspomnieliśmy jeszcze z tymi Kevinami, zostało nam ich trochę do rozegrania. Tam kilka mamy jeszcze nieodblokowanych. Możesz tak w sumie jeszcze szybko przejechać. Co nam się tu nie odblokowało? Tutaj. O, tu już jest pierwszy Kevin, chyba z tego co pamiętam. Tak. Tutaj wjazdu nie ma. W którą stronę by tu pojechać? Tu Jezu, pojadę. Ale pokaż tego Kevina do jasnej cholery. Tu masz pstryczek chyba. Nie, on nie działa. Jak się tu wjeżdża? O, tu jest wjazd. I to jest który Kevin? Pierwszy. Bardzo źle tu jest do zrobienia na platynę. Nas oczywiście będzie interesowała... Trzecia gwiazdka, o platynie to raczej ciężko będzie. No jedź do następnego. Nie wiem, gdzie jest następny tak naprawdę. No to dobra, pokaż takiego... O, tu nam się jeden nie odblokował. Właśnie. Tu, no i tutaj widzowie, to jest właśnie to, co wspomnieliśmy. Musimy tu zrobić odpowiednie kombo, żeby nam się tutaj odblokował kolejny Kevin. My sobie to zrobimy przed nagrywaniem, bo nie ma sensu po prostu tego nagrywać jakby drugi raz tej samej misji i wam pokazywać tego. Bo to już jest trochę głupie. Po prostu już wszystko na gotowo odblokujemy, a potem będziemy już nagrywać tak jakby ciąg dalszy tego trybu fabularnego. No i tyle chciałam pokazać w sumie, nie? Czyli nie jeździć do następnych? Nie, już nie. Nie Dobra, to ja wracam do cebulki. Tak, do cebulki, bo tutaj się zaczęła gra. Czyli takie wstępne podsumowanie, drodzy widzowie. Tryb fabularny przeszliśmy już na 100%, tylko jeszcze nam zostały właśnie te misje poboczne. Tymczasem my się z wami żegnamy i do zobaczenia w kolejnych materiałach z misji pobocznych Kevin. 1, 2 i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Pa.